Magda, wciśnij sprzęgło. Puść. Gdzie to słychać? Czyli docisk i łożysko. No, wciśnij! Tu? Tu nie? Dobra, zgasz. Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny odcinek. Tym razem co mamy na podnośniku? Peugeot. Partner. TP. Tak, i tutaj samochód trafił w zasadzie, można powiedzieć, z partyzanta. Na brak paska. Na brak paska. Tutaj spadł pasek, tutaj nikt nie ściągał paska. I Magda rano zamówiła tutaj pasek i napinacz, bo myślała, że tutaj będzie napinacz uszkodzony i założymy pasek. I Boski, paska w ogóle nie ma, tak? Jest pasek, znaczy spadł. Spadł, ale nie ma go w ogóle, nie widzimy w jakim stanie on był. Czy... No poszczepiony, niekompletnie. Czyli zostały same... Jest tam. Jest gdzie? Nie. A gdzie jest reszta paska? W przedsionku, reszta paska, Boski pasku, Boski przyniesie. 2 PK zostały, pokaż. No. Czyli pasek tak wyglądał, a jest zaolejony? Nie jest zaolejony właśnie, suchy. Jakby z jednej strony jakby coś targało cały czas. Ale nasączony albo jest przypalony. Mm. Tak, i pasek spadł. Wplątało się pod koło. Nie, bo ściągałem koło pasowe, bo myślałem, że się wplątało, że jest reszta paska, bo piszczy coś. Tak. Ale no, nie było tam nic. Boski najpierw myślał, że piszczy tutaj, że się motor zaciera. I taki to był dźwięk podobny. Tak, no. Ale dobra, tutaj tak, ta rolka chodzi, tutaj alternator chodzi, mamy jeszcze jakieś tam u góry, tu mamy jeszcze jedną rolkę, też tym... chodzi. I teraz mamy tak, albo ten pasek już namógł od oleju. Był zmęczony. Był zmęczony i spadł. Mamy nowy pasek, tak? Założymy, zobaczymy, czy idzie w ogóle osiowo to wszystko. Może by czego coś kosi. Tak, a Magda, coś ci wspominali odnośnie tego piszczenia, czy nie? Czy myśleli, że to pasek piszczy? Nie, tylko mówił, że pasek spadł, stracił wspomaganie, ale że wspominali mu, że ten pasek jest do wymiany i tego nie zrobił. Okej, okay. Czyli no pewnie dlatego miał to robić, bo miał usunąć wycieki, z tego co kojarzę. Natomiast pojawił się taki dźwięk, może Magda jeszcze raz odpali, zaprezentuje, bo spod maski zaczęło się kopcić, tak? Tu, od strony rażąc zaczęło się kopcić. Dobra, to odpalmy. Magda, i teraz masz ciśnięte czy puszczone? A puść? No i tak, jeden dźwięk jest gdzieś w okolicy skrzyni biegów, czyli okolicy sprzęgła, docisk. Natomiast drugi dźwięk tutaj jest taki dosyć specyficzny i nieprzyjemny. I teraz mamy tutaj zagwózdkę. Czy Boski tutaj twierdzi, że może się wał gdzieś przestać? A wyłącz, Magda! A spróbuj podważyć tu, Boski, czy w ogóle nam się coś tutaj rusza, jakbyś delikatnie breszką. Coś tu się rusza, czy nie? Delikatnie, czy nie? Ciała czuję. A wciśnij sprzęgło. Puść. Wciśnij. Puść. Rusza się coś? Wciśnij. Wciśnij sprzęgło. Puść. Jakby się minimalnie... Czekaj. To na kole pasowym... No, Magda, wciśnij. Nie, puść. Nie słychać nic. I teraz tak, i teraz miała być szybka robota, a tutaj na pewno samochód, jeżeli
opuści z takim dźwiękiem warsztat, to przypuszczam, że dojedzie do pierwszego skrzyżowania albo do pierwszego zakrętu i sprzęgło padnie. W ogóle coś spod maski się dymiło, więc tutaj mogło już tak to łożysko się zacierać, że na tyle tam temperatura powstała, że już dym i taką spaleniznę czuć. Więc co, więc teraz nie wiem, czy będziemy zakładać w ogóle pasek, czy nie? Zamieni masę, to trzeba może skrzynię zrzucić. No i zobaczyć, albo... co to piszczy i czy jak tam usuniemy tamten pisk, czy to był jedyny pisk i on tak się przenosi, czy po prostu też jest jakiś większy problem tutaj w silniku. Tutaj jeszcze możemy ewentualnie zobaczyć, w jakim stanie jest olej, nie? Jeszcze ewentualnie możemy zobaczyć, czy nie jest przydaty tutaj pasek, nie jest ścięty od rozrządu. Możemy zobaczyć jeszcze, tak, rozrząd. Możemy zobaczyć rozrząd, możemy skrzynię ściągnąć, bo na pewno tam wciskając, puszczając sprzęgło ten dźwięk się gdzieś przesuwa. Tak, przesuwa. I tak, no kolejne, musimy przekazać właścicielom informacje, pewnie dla nich, których się nie spodziewali, czyli że auto nie będzie dzisiaj naprawione i że naprawa nie będzie szybka. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Myślę, że jeżeli tutaj skonsultujemy z właścicielami jakieś decyzje, to wtedy podamy Wam, co dalej z tym piskiem wyszło. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam. Cześć.